Ewa, mamy mm, te nasze kochane ego. Chciałaś, żeby się rozpoczęło to od, yy, od ego. Ja już na dzisiejszym etapie z innej strony bym to atakował, ale dałaś dobre argumenty, dlaczego warto. Dlaczego warto poruszyć najpierw motyw ego? Powiem Ci szczerze, że ze mną, jak się przywitało ego, takie świadome ego, to się zmieniło bardzo dużo rzeczy. Przede wszystkim zmieniło się to, że ja zrozumiałam, że ego to jest wszystko, z czym ja się utożsamiam i że jeżeli to jest ego i ten twór się jakoś nazywa, to ja mogę z nim jakoś zacząć w ogóle walczyć. Że to nie jest tak, że ja jestem taka, wiesz, na dzień dobry już poryta, zarąbana i nic z tym nie zrobię. Bo taka się urodziłam. Tak często uh -huh. jest takie tłumaczenie, takie wymówki, nie? No jestem, jaki jestem, tak? tak? taka się urodziłam. O, najlepsze? Jestem charakterny. Na przykład. A, to to mam jest... dumę, jak mam ktoś, charakter. Ta, charakter ta, tak. Ktoś mówi, że jest charakterem, to generalnie uciekajcie, nie? Tak. <laughs> Więc y, dla mnie jak gdyby uświadomienie sobie, że to jest taki twór, który powstał we mnie, Nieświadomie do końca. Na podstawie doświadczeń Dokładnie. rodziców. No to tu już mi ułatwiło to, że ja ten twór mogę jakoś tam zacząć plastycznie sobie układać świadomie. I to jest dla mnie punkt wyjścia, żebyśmy wiedzieli, że każdy z nas ma szansę. No i to ja tak samo pamiętam jak to mnie olśniło, że skąd ja mam nawyki, te, które mam. Dlaczego mam myśli takie, jakie mam? Ja te, pamiętam tą rozkminę, jaką miałem. Jak doszedłem do tego, że ja wierzę, że ja mam po mamie nawyki, ja mam po tacie nawyki, ja mam po tragarze nawyki, po kolegach, odzywki po kolegach i teraz. I jaki ogromny wpływ Dokładnie. na nas mają ludzie. Z którymi przebywamy. Przepotężny. Szkoła, media, to wszystko po w prostu. W pierwsze lata życia, tak? Jeden do jeden programuje naszą głowę. Dokładnie. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy sumą tego, z kim przebywaliśmy. Czego się uczyliśmy? Czego doświadczyliśmy? Czego doświadczyliśmy. No i teraz tak, w związku z tym, że ludzie yy, nie uczą się, <grywa> otaczają się głąbami, yy, no to później sami mają karuzelę z życia, coaster, yy, Dokładnie. Hulaj dusza piekła nie ma. I teraz pierwsza, najważniejsza rzecz, jaką trzeba dobrze zrozumieć, to spokojnie, kochani, to nie jest Wasza wina, że jesteście jacy jesteście. Nawet Wasze najgorsze cechy charakteru yy, nie ma. Nie jesteście im ich winni. Także od dzisiaj, jak odwalicie największą manianę, to nie ja coś. Z...